Oto prawdziwy majątek Janusza Rewińskiego. Szczęki wam opadną. Janusz Rewiński umarł 1 czerwca, a fakt ten zasmucił jego rodzinę i miliony fanów. Wszyscy uwielbiają siarę z Killera, a przecież aktor i satyryk miał na koncie znacznie więcej dokonań. Teraz na jaw wyszło, że ostatni etap życia spędził w dwóch wspaniałych domach. Sprawdź szczegóły majątku Janusza Rewińskiego. Janusz Rewiński jesień życia spędził na wsi, z dala od świateł Jupiterów i błysku fleszy. Aktor zupełnie porzucił karierę i oddał się radości prostego życia. Ale, o tym mało kto wie, gwiazdor miał ku temu wspaniałe warunki. Dwa domy w dwóch wsiach to dopiero początek. Rewiński miał dwa domy w dwóch wsiach. Rewiński zamieszkał na wsi pod Mińskiem Mazowieckim. Tak brzmiała oficjalna wersja o jesieni życia aktora, która docierała do mediów. Ale mało kto wie, że gwiazdor miał dwa domy w dwóch wsiach i wielkie połacie ziemi. Jak dodać do tego zwierzęta, które hodował w obu miejscach, to rysuje się obraz paniska na Włościach. Wiele lat temu Rewiński osiedlił się na wsi. Nie był pewien, która z miejscowości bardziej mu się podoba, Nowodwór koło Mińska Mazowieckiego, czy oddalony o 10 km Dzielnik. Gwiazdor więc kupił sobie posiadłości w obu wsiach. I żył tam jak król. Rewiński miał prywatnego kierowcę. Michał Jarzębski, sołtys wsi Dzielnik, wyznał dziennikarce o2.pl, że przez wiele lat był prywatnym kierowcą Janusza Rewińskiego. Myślnik. Jak to gwiazdy, miał swoje fanaberie. Przykładowo raz powiedział, Michał, jedziemy w góry po owce. Pojechaliśmy i kupiliśmy stado owiec, wspomina dziś sołtys. Janusz Rewiński w Dzielniku kupił stary młyn i to w nim urządził sobie dom. Gwiazdor miał w środku piec chlebowy, a nawet wędzarnię. Miał czas, żeby przez 3 dni rozpalać wędzarnię i wędzić boczek, aż stawał się miękki jak masło. Przeciętny człowiek nie dysponuje takim czasem, zdradził na portalu o2.pl Jarzębski. Jak zachowywał się Janusz Rewiński wobec sąsiadów na wsi, czyta tutaj. Polował najchętniej na zające. Janusz Rewiński miał także pasję, o której mało kto wiedział. Aktor polował najchętniej na zające. Miał też kompanów na polowania, o których bardzo dbał. Mój syn chodził w nagonce. Rewiński im kupował kiełbaski, skarpetki, gumowce, jak trzeba było, żeby chłopacy nie marzli. Jak to myśliwi, polowali na to, na co dostali zezwolenie, wyznał w rozmowie z o2.pl były sołtys wsi Nowodwory, Sylwester Strzelec. To właśnie do tej miejscowości Rewiński zaczął jeździć na polowania już w latach 90. Tam też kupił i wyposażył swój pierwszy dom, ale ostatnie lata życia spędził w odrestaurowanym młynie w Dzielniku.